Kolejny dzień na Imperium SMP rozpocząłem od głębokich przemyśleń. Wiedziałem, że jestem w tyle, a inni gracze już dawno zdobyli netherite'owe sety i są ode mnie dużo wyżej, więc stwierdziłem, że zrobię farmę totemów oraz postaram się zrobić netherite'ową zbroję. Przypominam wam jeszcze o zostawieniu lajka i jakiegoś komentarza, ponieważ im więcej pozytywnych ocen, tym więcej długich filmów i możecie zostawić suba, żeby pojawić się jak piątka ostatnich subskrybentów widocznych teraz na ekranie. Także jest noc, ja muszę zdobyć wszystko, co mi jest potrzebne. Wezmę mikrofon wyżej, żeby wam nie przeszkadzał i muszę pójść po lawę, a następnie będę musiał zdobyć villagera. Więc znalazłem villagera oraz teren na budowę farmy, a następnie zacząłem budować farmę. Sposób budowy farmy nie jest mojego autorstwa. Podejrzewam, że do poradnika jak zbudować taką farmę znajdziecie linka w opisie, a jak działa farma wytłumaczę wam w dalszej części odcinka. Następnie udałem się w poszukiwaniu posterunku pillagerów. Dobra, przyszedłem sporo kratek i znalazłem statek. Dobra, kolejny statek, widzę jakiś... Chyba to jest statek, nie wiem właściwie co to jest. Tutaj gdzieś jest skarb, pewnie tutaj, bo... No bo tutaj jest złoto. Dobra. No i w skrzyni mam trochę żelaza, TNT, żelazny miecz. Ogólnie oddychanie pod wodą, no... Rzeczy, które mi się w sumie nie przydadzą za bardzo. Ale wezmę sobie żelazo, bo mam go bardzo mało. Słuchajcie. Przeszedłem chyba... Kilka tysięcy kratek, no nic w pobliżu nie ma. Będę wracał, żeby tam coś dokończyć i podejrzewam, że... Bo tam zostawiłem dużo przedmiotów i gdzieś się tutaj przeniosę. I w tym momencie, w którym miałem się poddać, wydarzyło się to. Nie wiem jak to się stało. Wracając spotkałem villager outpost, ale muszę być ostrożny, bo nie mam praktycznie broni, żeby z nimi walczyć. Potrzebuję zabić tylko jednego i stamtąd wychodzę. Myślę, że chyba będę się wkopywał albo coś w tym stylu. Zdobyłem sztandar i wróciłem na farmę. Następnie rozpocząłem raid i w międzyczasie wytłumaczę wam, w jaki sposób działa ta farma. Działa ona w ten sposób, że pillagerzy usiłujący dostać się do villagera, który znajduje się pod szkłem, są spychani do 26-kratkowej przepaści przez wodę, przez co, gdy spadną na dół, są na hita z łapki. O, jest. Nie żyje. Czyli farma nie działa tak, jak powinna. Co jest bardzo... złe, bo zostałem oszukany, ale trudno. I deszcz. Został jakiś jeden najeźdźca, który nie wiadomo gdzie jest. Tu jest creeper. Następnie próbowałem jeszcze raz rozpocząć raid. Jednak pomimo ciągłej walki z pillagerami, pillager z sztandarem się nie zrespił. Więc stwierdziłem, że pójdę do netheru, poszukam netherytu i potrajduję się z piglinami. Ale jak zwykle coś musiało pójść nie tak. Zostało mi 7 serc, nie mam nic, bo wszystko się spaliło w lawie. Także jest źle, jest strasznie źle. Właśnie przed creeper i mnie zamordował. Kiedy zostało mi 6 serc. Moja przygoda się powoli tutaj już kończy. Zostało mi 1, 2, 4, 5, 6 serc. Także no cóż, zaczynam wszystko na nowo. I trudno. Więc nie mogłem się od razu poddać i poszedłem szukać diamentów. Zrobiłem sobie set, ale naprawdę zostało mi tylko 5 serc, to już jest mi koniec. Muszę pisać do ludzi, czy mi nie pożyczą serc lub zrobię jakąś pułapkę, ale no, chciałem być bardziej pokojowo nastawionym graczem, więc wydaje mi się, że ktoś powinien mi pożyczyć serca jakiejś modem po prostu. Nikt nie zgodził się na pożyczenie paru serc, więc poszedłem zdobywać totemy. Zdobyłem 10 szmaragdów i 2 totemy nieśmiertelności, także naprawdę jest dobrze. Kiedy chciałem to powtórzyć, zginąłem. W międzyczasie poszedłem na spawna, gdzie poznałem swojego pierwszego sojusznika. Ale wcześniej wydarzyło się to. Czy ja tu zginę? Nie, chyba nie zginę. Ale wiecie co, nie ryzykuję, bo on tam stoi na spawnie. Dobra, widzieliście, zmarnowałem totem. I mam nadzieję, że nie zginę. Przynajmniej będzie content. O no kurde, ciężka sytuacja. Dobra, nie mogę tam wejść, bo on stoi nade mną. On nade mną stoi, nie nad tobą. On uciekaj, uciekaj, ja mam diamenty, ja mam diamenty. Co? No to nie wiem, to nie wiem, nie to mam nie wiem. On nade mną stał, chyba mnie już zalewalało, nawet nie jestem pewien. Trzeba by... Nie, czekaj, piszemy, może ktoś nam pomoże, czekaj. Jest w moim kuboidzie wkopany, on jeżeli... jest w moim kuboidzie wkopany. O, jestem pod wodą, ale mam totem, więc mogę wyjść. Mam drzwi! Mam drzwi, on jest głupi.
Ja mam totem i mam drzwi. Próbuj uciec, ja mam spróbuj on uciec. On jest głupi, bo ja mam totem. On jest głupi, bo ja mam totem. On jest bardzo głupi. On jest u ciebie. Nagrywaj to, nie nagrywaj to. O, idzie, 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 goni mnie, goni mnie. Goni cię? Mhm. Uciekaj, ubierz łódkę i odpływaj. Jeżeli ej, masz. Coś, jak on znowu mnie zabił? Miałem laga. Miałem laga, on mnie zabił. Miałem laga. I już po itemach, nie mam nic. Potem ja i Pazzi zostaliśmy zabici, więc Pazzi zaprowadził nas do swojej bazy, abyśmy mogli się tam uzbroić.